Cześć ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kargul z kanału Kargul85 i Gold Rush The Game. Zobaczcie, dwa dni do lata zostały, temperatura 6,9 stopnia Celsjusza. Ciemno jak w dupie, czarna noc, kopałem w nocy, żeby zgromadzić trochę tego złota i przy okazji trochę ruszyć grę, no bo tam wiecie, jestem w głębokim kredycie, jak to mówią, więc albo jak to inny chce, w czarnej dupie, więc postanowiłem, że między odcinkiem pokopię trochę, żeby po prostu zmniejszyć ilość tego kredytu, żebyśmy się wykaraskali w końcu z tego dołka, żebyśmy to, co zarobili, żebyśmy mogli wydać na jakieś nowe maszynki, a nie wciskać się w kolejny kredyt. Ale żeby było zabawnie, to oczywiście popierdzieliło się trochę, to znaczy najpierw wywalił mi jeden wężyk od tego, hydrauliczny od koparki, później drugi. Także ten tu jest nowy, ja sobie go położę. Mam nadzieję, żebym przez przypadek go nie sprzedał, bo chcę sprzedać, to są uszkodzone węże hydrauliczne, które już zdemontowałem tak naprawdę i przydałoby się zrobić z nimi porządek. To jest taki fajny kontener, nie wiem czy wszyscy wiedzą o tym. Tu w ten kontener można wrzucać uszkodzone jakieś przedmioty, które by nam się tutaj na działce warlały. Co jest? Się wcisnąłem gdzieś między. Można tu spokojnie zrobić z nimi porządek. Gdzieś tu opona, tak. Opona też jest, to jest z poprzedniego razu, co mi się dwie sztuki od razu zepsuły. Że ja to z chęcią, powiem szczerze, że ja to z chęcią tutaj zrobię porządek z tym. Czy to są dwa hydrauliczne? Tu są chyba, też mam dwa hydrauliczne te podnośniki. Ich nie można korzystać na raz. Więc to jest totalnie, gdzie jest latarka? Tak, to jest totalnie bez sensu, że miał dwie sztuki. Jeden sprzedam, bo po prostu, no zawsze jakaś kapucha będzie, nie? Co jest? Rzuciłeś? Nie wpadł. Dobra, mam nadzieję, że go tutaj zaliczy. Co tam pod spodem patrzę? Dobra, to będzie chyba to. Tak mi się wydaje. Dobra. To będzie do podmiany. No niestety, tak jest. Nagramy sobie odcinek. Zmienię przy okazji to coś nieszczęsnego. Zobaczymy, ile kasy zyskamy. Wąż hydrauliczny dwa razy, koło furgonetki dwa razy, podnośnika nie widzę, no widzicie? Podnośnik nie zaliczyło. Nie wiem, może na razie niech leży na glebie, to sprzedamy. O, podnośnik. Okej, on zniknie. Czy on stąd zniknął? Zniknął, dobra, czyli jakoś tak się tu przyblokował, że nie do końca gra wiedziała, co z tym zrobić. 190 dolców. Przewód hydrauliczny kosztował mnie, już wam mówię, pierwszy mnie 124 kosztował, drugi kosztował mnie już kurde 127, bo ceny są tutaj dynamiczne, one są chyba wiążą się z ceną złota, więc nie wiem czy cena złota poszła w górę czy w dół, nie wiem na jakiej to zasadzie działa, ale zapłaciłem więcej. Trochę lipa. Niedużo. To nie można powiedzieć, że to jest jakaś bardzo duża kwota, ale no niestety. Dobra, zmieńmy. Ja tu go wykręciłem stąd. Tu się ładnie olej lał. Klucz w rękę i przykręcamy. Dzisiaj mamy trochę do zrobienia. W międzyczasie między odcinkami udało mi się trzy wiaderka wydobyć. Jedną grudkę złota. Powiem wam, że przykrócili, teraz już tak dużo się nie znajduje. To nie było, to nie jest tak, że jak kiedyś łopatą nawet jak się kopało, co szufla, to był kolejna grudka. Nie, no teraz jest kopiąc tam za strumieniem łopatą nie dostaje się w ogóle grudek już. Jedynie grudki można tu wykopać. Ale powiem wam, że no jakby to wam powiedzieć, no lipa jest, no trzy wiadra wydobyłem, jedną grudkę. I to taką niewyrośniętą wcale, tam było z 200 gram może. Może niecałe, więc ogólnie nie jest za dobrze.
a kasy sporo potrzebuję. Widzicie, mam 79%. To były 3 wiaderka i mały kawałek. 3 wiaderka i jakieś, nie wiem, 14% tu miałem. A co ja zrobiłem? Nie przyniosłem sobie tego wiadra, no pewnie. Na szczęście w pick-upie kupiłem kilka wiaderek i napisałem od razu do twórców gry, że przydałoby się możliwość stakowania wiaderek pustych. Wiecie, no w puste wiaderko. Czemu, kurczę, nie? Czemu tak miałoby nie być? Przecież spokojnie dwa puste wiaderka spokojnie by mogły być złożone w całość, mniej by miejsca zajmowały. Także no nie wiem, zobaczymy. Może uda się coś. A czemu? Widzicie to co ja? Widzicie to co ja, czy tylko... Ale się tu zrobiłem w jajo. Muszę się przestawić. Dobra. Bo ja tu kopię tak, że jestem na krawędzi. Czemuż to w ogóle nie ma żadnych... Czekaj. Co jest? Dobra, odkręcimy to. Czasami takie rzeczy tu się dzieją, nie przejmujcie się. Podłączmy to jeszcze raz. Żadnych tych... O, coś się pojawiło. Ale za to zniknął mi przewód od... No niech to szlak. Jasny, ciasny. Co jest tym? Gdzie jesteś? Tu idzie sobie i gdzieś mi go rąba o nóż. Kurcze. Gdzie jest ta latarka? Latarka. On jest... A, tu! Tu jest. Kurna, ja go szukam gdzieś tam na glebie. Dobra. Okej, nie kłócaj, koleś. Czy teraz już coś widać? Tak, widać teraz coś w końcu. Dobra. Czasami jak zatrzymam grę escape'em albo wczytam grę, to takie cudo się potrafi zrobić, że znikają tutaj albo mrygają te wskaźniki. No drobnostka jakaś, no można tak powiedzieć. Nie ma przecież jakoś większego problemu, żeby to naprawić. Myślę, że to jest po prostu bug taki najmniej uciążliwy tak naprawdę. No nie jest tragicznie, jeszcze można sobie to poprawić. Słuchajcie, zobaczymy co uda nam się dzisiaj. Liczyłem na to, że dobiję do 2 kg złota, ale oczywiście gra mnie tutaj zweryfikowała awariami. A za chwilę jeszcze widzę, że nie będę miał paliwa. No cie grzyb, co jest kurna z tym? Nie dadzą mi tutaj dorobić się. Cały czas coś tu się kurde dzieje. Też muszę przestać, za chwilę będę miał kolejną awarię. Zapka się filtr paliwa i będzie sraczka. Także jedyne co ja mogę w tym momencie zrobić, to zrobię sobie tak. O, cyk. Kończymy na chwilę robotę. Czy ja mam tu jeszcze, mam jakieś paliwko? To dawaj od razu, ładuj to. Lecimy do fulla. Albo tam z 1% zostawię, bo przydałoby się, żebym miał do generatora trochę paliwa. Niech się tutaj podtankuje. Cztery, trzy, dwa, cyk. Dobra, zostawimy ze 2%, a my lecimy dalej. Dobra, mamy teraz paliwa trochę. Jeszcze możemy tu pokopać. Jeszcze jest szansa na to, żebyśmy tutaj dobili do tych do tego wiaderka. Mam nadzieję, kurczę, no przydałoby się jeszcze z jedno wiaderko co najmniej. Bo nie jest dobrze. Tam ze 120 tysięcy przecież jeszcze mam. No może mniej teraz, bo mi w nocy zabrali. Zabrali mi 5 tysięcy, więc 115 może już mam. Ale to i tak jest jeszcze dużo. To jest... Tak obliczyłem, że jeżeli gram złota jest po 40 dolarów, to kilogram to będzie 40 tysięcy, nie? Czyli z 2 kg bym miał 80 tysięcy, więc potrzebuję
Jakby nie patrzeć, ze 3 kg tego złota potrzebuję, a mam 1,2. I jeszcze mi zabiorą przecież przy przetapianiu i w ogóle jeszcze 5000 innych pośredników zabierze mi to. Bo i nawet ten tutaj, co nam stary Arnold nam zapierdzieli złota, 30%. No nie jest dobrze. Naprawdę powolutku mi to idzie strasznie. Tak się zastanawiam, czy dobrą strategię obyłem. Może trzeba było pierwsze co zrobić to kredyt i ten. Kredyt i tą maszynkę do drillowania. To bym sobie zobaczył, gdzie na tej plantacji tutaj jest złoto i tam zaczął kopać. To bym przynajmniej już wiecie, jakbym trafił na dobrą żyłę, to już bym to już bym miał te złoto. Tylko kwestia jest taka, że te pierwsze maszyny sporo potrafią tego złota wyrzucić, nie? Także to stracone jest złoto, więc nie wiem, czy tak bym się bardzo obłowił. Bo by to wyglądało bardziej na zasadzie... Wyglądałoby to bardziej na zasadzie takiej, żebym znalazł dużo złota, a ta maszyna by mi przesiała i odzyskałbym tylko część. Więc nie wiem, czy takie fajne miejsca to nie lepiej zostawić wtedy, kiedy ma się już naprawdę konkretne maszyny, które są w stanie tam 90 kilka procent tego złota odzyskać. To wtedy chyba jest najbardziej optymalne, bo tak to w sumie i tak stracę, no i tak bym pewnie stracił te złoto, bo te, nie oszukujmy się, ta mobilna przesiewarka to pewnie sporo wypluwa tego złota i sporo tracimy. Ale co ja mogę poradzić, jak jestem, wiecie, na razie jestem w kropce, bo nie mamy kapuchy, a mamy kredyt. 3000 mi zostało, to też dzisiaj muszę przygotować kasę. Muszę mieć tak, muszę mieć kasę na paliwo, kasę na zapłatę kredytu i kasę na przetopienie złota, bo żebym nie zrobił takiej głupoty, że pozbędę się kasy, a nie będę miał za co przetopić złota i będę musiał sprzedać rudę. A sprzedanie rudy to jest 40% traci. Nie, 40% ceny. Czyli kurde, sprzedajemy za mniej niż połowę ceny, jaką byśmy zyskali za złoto. To jest czysta głupota sprzedawać, tak? Bo ktoś tylko zaciera ręce i się cieszy, bo sobie to przetopi i zarobi dwa razy tyle. Także nie chciałbym się doprowadzić do takiego stanu, że nie byłbym w stanie złota przetopić. Bo no to jest wyrzucanie, to tak jakbym połowę tego złota, co mam, pieprznął tutaj gdzieś w las i sprzedał tylko połowę, no tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że to jest z punktu widzenia osoby, która chce jednak zarobić coś, to byłaby wielka głupota. Słuchajcie, jak tam przygotowania do świąt? Już niedużo czasu minęło. Ja już choinkę odpaliłem. Kupiłem sobie taką małą choinkę, postawiłem na kolumnie, żeby chociaż trochę świątecznie w pokoju było, bo była mizerota jakaś w poprzednich latach. Także powiedziałem w tym roku, że dość, musi być choinka. Co by się kurczę nie działo, choina musi być. Dobra, to jeszcze 60%, jeszcze trochę postaramy się, tak myślę, że wcześniej bym to zrobił, nie? Żeby nie czekać na ostatnią chwilę. Jak będę czekał na ostatnią chwilę z przetopieniem i innymi czynnościami, niby piąta jest, no dopiero początek dnia, bo koleś nie spał w ogóle. Kto tam by spał na lasce? Kurde, krótki rok jest to i trzeba cały czas... ja nie dziwię się tym niedźwiedziom, nie? Słuchajcie, no jak mieszkacie na terenie, gdzie później zima trwa, nie wiem, 4 miesiące, czy tam, nie wiem, pół roku albo więcej, no to szkoda spać, jak jest ładnie. Więc koleś będzie teraz kilka dni nie spał, a później jak walnie w sen zimowy tam w tym pensjonacie, to będzie 2 miesiące spał, albo nie wiem ile. No czemu nie? Ale tu przykopałem, a trochę uciekło mi, ale dobra. Nie jest tragicznie. Kopię dalej, ile mogę. Kopiemy ile możemy, tak zwane. Jeszcze ciutkę.
No, a jak tam u was z awariami w Gold Rushu? Przyznać się, komu się awarie tutaj przydają? Przydają się. Nikomu się awarie raczej nie przydają. Ale się zdarzają, no i to jest niestety taki problem. Słuchajcie, dzięki tam, kurczę, nie chcę skłamać i powiedzieć wam, bo albo źle przeliterować nick, może przy okazji, przy następnym filmiku, ale dzięki za uwagę, jeżeli chodzi o te notatki. Kurczę, ja się tak zastanawiałem, mryga to w tym miejscu, ale ani nie ma jakiejś interakcji, nie wiedziałem co z tym zrobić. Się okazało, że na glebie taka kartka leży. Jak się podchodzi, się z prawej strony ikonka takiej kartki pojawia i ona zaczyna coraz bardziej intensywnie mrygać, to oznacza, że jesteś coraz bliżej. I faktycznie, na glebie leżała sobie kartka. To jest jakaś kartka, ja wam pokażę. Można tu? Można. W historiach, w dzienniku. W dzienniku są historie. Tu można sobie przejrzeć i faktycznie. Działka, właśnie przyjechałem. Okolica wygląda na cichą i spokojną. Jadę na działkę starego Arnolda zacząć swoją przygodę z wydobywaniem złota. Mam nadzieję, że się dogadamy. Nie miałem pojęcia, jak trudna jest ta praca. Sama jazda maszynami to ta prosta część, ale czyszczenie i serwisowanie doprowadza mnie do szału. I w sumie mnie też trochę doprowadza do szału, kiedy chcę zarobić kapuchę, a tu nagle jakiś wężyk, trach! A to coś tam dysza w tym, w przesiewarce. A to jakieś inne. Albo opona, jak jadę do miasta i ten sprzęt zaczyna coraz wolniej jechać. No szlak mnie trafia. Człowiek chce zarobić, a tu jeszcze nowe wydatki. No na same wężyki już wydałem 120, to jest 240. No z 250 dolców poszło. 250 dolców po prostu tak na to, że wężyk postanowił, że już ma dość. No to jest maszyneria, tak? Ale ja obstawiam, że... Czekajcie, mogłem trochę tu bardziej. Obstawiam, że jak będę miał więcej tych maszyn, no to co chwilę tu będzie się coś pierdykać. Trzeba będzie zatrudnić faktycznie jakiegoś specjalistę. To chyba do pracy to już tutaj naprawdę mechanika trzeba będzie, żeby coś robił. Że pomógł mi w naprawie, może nie będzie to jakoś, bo z tego co wiem, to jest tu chyba opcja taka z tych pracowników, jakoś mechanika, ale coś tam było, że on tak nie za szybko pracował. No ale zawsze coś, tak? W międzyczasie, jak ja naprawię jedną rzecz, on tam zacznie naprawiać coś, zanim ja przyjadę z częściami, no to może coś z tego będzie. Nie wiem, jak to działa. Jeszcze nie jestem na takim etapie. Ogólnie mało zarabiam i jakbym miał jeszcze oddać to pracownikom, to bym w ogóle nic nie zarobił, nie? Bo oni tam dają benefity, ale powiem szczerze, że na razie chyba jest jeszcze za wcześnie, żebym tutaj miał jakiegoś pracownika. Dobra, zrobimy tak. Ja sobie tu po gąsienicy wyjdę. 98. 99, dobra, zatrzymaj. Nie chcę, żeby tu tracić urobek. Dobra, niech sobie następny pyka. A ja to sobie podniosę tam. Nie wiem, nie chcę tego na razie wsypywać tu, bo może... Żeby się coś tutaj nie schrzaniło. Ty jesteś puste, dobra. Widzicie, mamy 79%, jedno wiaderko. Tu nam się coś następnego robi. 2%. Dobra, ja myślę, że w tym odcinku... Dobra, 2% też może być. W tym odcinku sporo żeśmy tutaj pokopali. Część poza odcinkiem, no nie chciałem was nudzić, bo w sumie nic się dużego nie działo. 2% w ogóle nie podskoczyło tu. Aha, dobra. A, czekajcie, nie wyłączam tego, bo przecież tu potrzebuję... wiaderko jest puste. Dobra, to ciśniemy. Ciśniemy, zobaczymy ile tu będziemy tego mieli. Też muszę uważać, żeby się nie przepełniło, bo to nie jest jak na początku gry, że tam przestawało przesiewać. Tylko to leci sobie dalej i już wtedy tracisz. Dobra, ile tam? 900 gram magnetytu, spoko. To sobie syp tu. Mamy kolejne wiaderko. Trach. Lecimy dalej.
2% już magnetytów w tym wiaderku. Cieszy mnie to bardzo, bo magnetyt... Teraz magnetyt jest bardzo potrzebny. Ile? 900, dobra. Stawiamy tu. Podstawiamy kolejne puste wiaderko. I kręcimy dalej. Magnetyt teraz się przydaje, bo można tam sobie zmniejszyć ilość złota, które traci nam kowal. Albo mniej kasy od nas bierze. Ogólnie jest fajnie. Ogólnie bardzo, bardzo jest to przydatne. Dobra, mógłbym więcej, ale nie chcę przesadzić. Tu mamy, aha, tu mamy wiaderko do wsypania. Tak, to jest wiaderko do wsypania. Od razu cyk. I pięknie. I tu będzie kolejne. Abym zszedł tylko poniżej 25%, to się ładnie wszystko już zmieści. No dobra, jestem przygotowany tak naprawdę. Siódma, ładnie się zaczyna tutaj robić. Ile? 800 kolejne, dobra. To już mogę na spokojnie podstawić i niech się to zrobi do końca. 3%. Nie za dużo tego magnetytu, ale to oznacza, że coś koło 3000 to tak spokojnie pewnie mamy. Dobra, odpalamy tą maszynerię. Tu chyba nie będzie za dużo, ale poczekamy sobie trochę, tak do 40 co najmniej. O, a tu akurat była mizerota. No, można wstawić już tu. Następne już muszą poczekać trochę dłużej, bo nie chcę przesadzić, bo można przesypać. Więc tak poczekam do jakichś 10, czy tam 15 może góra. O, o, właśnie. Nie za dużo tego złota widzę, jest jakaś kicha troszeczkę. Szału nie ma. Dużo to my tutaj nie zyskamy, widzę. Dobra, sypuj. Kolejne wiaderko. Chociaż tak do 1,5 to dobijemy? Panowie, jaka mizerota, ile tu? Słabo było urobku. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ale może do 1,5 kg dobijemy. Przy czym zabiorą nam przecież w nocy. W nocy przychodzą i zabierają, nie? Taka lipa. Okej, dobra, ostatnie wiadro. Ostatnie wiadro, nie mamy nic więcej. Jeszcze ze 30 gram. No nie, chyba nie będzie. 80 może? Może będzie? Chyba będzie. Mamy 1,5 kg złota, dobra. Okej, ile mamy? 293 gramy złota z tych wiaderek. No powiem wam, że trochę smutno. Bo to jest naprawdę nie za dużo. To jest nadal słabo, bym powiedział. A ja jeszcze potrzebuję teraz skoczyć do miasta. Dobra. No dobra, trzeba będzie trochę sprzedać. Część zostawimy. Okej, dobra, jakoś tu muszę się podjechać pod tą szczepkę, bo ona mi się trochę przestawiła. Pojedziemy, sprzedamy. O, tak będzie lepiej. Sprzedamy sobie ten. Gdzie? Sprzedamy złota. Kupimy paliwko, bo paliwo niestety też mi jest potrzebne. Tu już się prawie skończyło. No, ale dobry jestem. Zamiast ręczny, to zgasiłem go i tyle. Lecimy, lecimy. Nie ma się co szczypać. 2%. 2% paliwka mamy w cysternie. No to by pewnie starczyło, żeby trochę... Może przeleję sobie to od razu do baku w samochodzie. Bo tam też by się przydało trochę, żeby było więcej. No co jest, panie? Ruszaj, tuszka, jakbyś nie... Energii nie ma. To jest sprzęt. No nie jest, nie jest... No ale zem przysrał, co tu się stało? Nie jest za fajnie, 1,5 kg to będzie, kurczę, jakieś, nie wiem... 60 tysięcy. Z
60 tysięcy mam tutaj kasy. No to nie jest dobrze. Jeszcze z tych 200 przecież zabiorą mi 30%. To już w ogóle jest mizerota. Ale kilogram mogę sprzedać. Mogę, praktycznie mógłbym zostawić tylko te 200. To praktycznie to, co udało mi się teraz wydobyć. Myślę, że mógłbym zostawić. No jak 200 wydobyłem, to z tego sobie tam zabiorą 60 gram chyba mi zabiorą, no. To mógłbym zostawić, resztę spieniężyć. Chyba, że kurs jest gówniany złota, to lepiej go nie ruszać. Bo czasami jest tak, że ten kurs złota jest tak mizerny, że lepiej niech sobie poleży na lepsze czasy, to zawsze też można czasami więcej zarobić. Dobra, na razie tu. Bo jak się tam wyprztykam z kasy, kupując benzynę, to nie będę miał tutaj na przetapianie, więc najpierw od przetapiania zaczynamy. Magnetytu mamy za mało, żeby sobie coś tam kupić. Co jest, kurna? No na czym został? No widzicie to? Jakiś szeroki jest ten samochód, niewidzialny i szeroki, kurna. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Panie Kowalu. Ja tu stworzyć. Bo zobaczcie, jak sprzedać rudę, to 40% ceny złota tylko. 16 dolców. To jest kpina. Po prostu. Kpinka. Ile sobie przetopimy? Mogę maksymalnie tyle. Tysiaczka, dobra. Tak, chcę przetopić orę. Orę. Przejdziemy się. Motocykl nadal nie jest zdatny do jazdy. Tu się coś trochę zmieniło chyba, jakaś rozpierducha. Inaczej to wygląda, tak mi się wydaje. Jakiś garaż. Można się tu schować i nie pada na łeb. Albo do samochodu, no, ale tu przynajmniej na świeżym powietrzu. Dobra, słuchajcie. Musimy chwilę poczekać, tam jest 15 minut czasu gry. Więc w sumie jeszcze chwilka. Ja sobie napiję się herbatki. Słuchajcie, 7 Daysa. Myślę, że będę dzisiaj nagrywał 7 Daysa. Problem jest taki, że wyszła jakaś beta kolejna i zalecają, żeby zacząć od początku. No to niestety, taki problem jest. Zmieniło się trochę w skillach. Już nie ma levelowego ograniczenia odblokowania jakiegoś tam perku, ale trzeba mieć punkty. Więc i tak trzeba mieć level. Ale ogólnie można już coś na szybkiego mieć na początek. Można się skupić na danej rzeczy, którą chcemy mieć i nie trzeba czekać do 30 levelu, tylko można to odblokować wcześniej. Myślę, że to jest całkiem fajne. Ale zastanawiam się, co zrobić z tym faktem, że musiałbym zacząć nowy save. No niestety. Tak to jest. Dopóki nie naprawią wszystkich błędów, nie wydadzą 7 Days to Die wersja 1.0, to tak się będzie działo. Dobra, mógłbym przetopić kolejne, bo mamy 500. Dobra, wiecie co, ja sobie to przetopię i tyle. I w dupsku z tym, tak zwane 1000. Dobra. Będziemy musieli coś sprzedać. Prawdopodobnie jedną bryłę złota będziemy musieli sprzedać. Jedną może sobie zostawimy. Pytanie, czy teraz od razu? Niski stan paliwa. No ja widzę, zaraz sobie to zatankujemy pod bankiem. Spokojnie, nie panikować. Do banku przyjechałem z wiaderkami, a co tam? Okej, dobra. Tak się zastanawiałem, bo te kartki czasami tak sobie po prostu tu leżą. Dawaj. Cyk. Od razu sobie to przetankujemy. No, już jest lepiej. Idziemy do banku, zobaczymy jaki kurs jest złota w ogóle. Giełda. Nie fajnie to wygląda, zobaczcie. No najgorszy kurs jaki mógł być. Panowie, no nie bawmy się tak. A, kredyt chciałem zobaczyć ile jeszcze jest. 900? 97 tysięcy tylko. To ludzie już prawie. To już prawie. Myślę, że
Myślę, że jestem na dobrej drodze, żeby wyjść z kredytu. Mam 60? Jeszcze kilka wiaderek. Ten kurs tego złota mnie martwi. No najgorszy kurs złota, kurczę, od początku gry. No na serio? Czemu akurat trafiam tak gówniano? Nie mógłby trochę podskoczyć ten kurs? Dobra, tu się to ładowało, tak? Zastanawiam się, może nie cały, bo nie chciałbym przesadzić. Za tysiaczka. Dobra, zatankujemy połowę. Myślę, że tu też możemy dać, bo to jest... Ile tu będzie? No... 80, dobra. A bez samochodu to jak bez ręki. Dobra, ile nam zostało? 300 dolców nam zostało. Ja myślę, że jak mamy 300 dolców, to chyba trzeba sprzedać. Chyba trzeba jedną taką sztabkę trzeba będzie opierdzielić, bo i tak będą chcieli nam tu 5000 zabrać. Więc tu szybko podskoczę do banku, jak już jestem, i pojedziemy, bo mógłbym to zrobić w sumie dobrze z laptopa, ale no to jak już jestem, to sprzedam ją. Sprzedaj sztabkę złota. Widzicie, 21 000. No tak, bo pół kilograma. Kilogram to by było 40 000. Dobra. Okej, okay, mamy to. Mamy drugą sztabkę. To jest kolejne 20. I trochę złota zostawiłem sobie, no bo... Bo jeszcze czeka mnie, wiecie, kradzież nocna. Więc nie mogę się wszystkiego pozbyć. Słuchajcie, no wygląda na to, jakby tak się dobrze sprężyć, że kurna, ten samochód to tutaj też ktoś postawił. Wygląda na to, że w następnym odcinku jest duża szansa, że będziemy na zero i spłacimy kredyt. No jest szansa taka. Faktycznie nie za duża, bo obstawiam, że jeszcze się coś może... Wow! Ale targnąłem tym złotem i gdzie ono sobie leży? Tu! Kurde, małe jakieś to jest... Dobra, byłoby fajnie, nie? Byśmy byli już na zero, to po prostu byśmy już zarabiali, można by tak powiedzieć. I starałbym się nie robić kredytów już, tylko zebrać sobie odpowiednią ilość kasy, tyle ile potrzebujemy, i za to już brać i wiecie, i kupować te wszystkie rzeczy, nie? Także tak bym to rozwiązał, bo jednak tu biorą ten procent wszędzie, zobaczcie jak to wygląda. 30% złota oddajemy Arnoldowi. To już 30% mamy mniej. Bank zabiera swoje 20%. No to praktycznie połowę naszej pracy to w powietrze idzie, darmozjadów jakich żywimy, nie? No ja tam no nie mówię Arnold, no zgodził się, bo tak to jakbyśmy nie mieli działki, to nie mielibyśmy gdzie kopać, więc no spoko, nie jest jeszcze jakoś tragicznie. Co wydobędę, no to trochę się dzielę. Ale bank, za co bank? Za to, że nam tylko dał kasę i zgarnia od nas teraz kokosy. A nic nie robią w sumie, co? Cyferkami się bawią tam. Więc nie chciałbym tutaj się bawić w takie rzeczy. Jakoś tak ten silnik dziwnie działa. Nie wiem. Jakiś łuk jest? Ciszej w ogóle? A może mi się tak wydaje tylko. Nie wiem, dobra. Mniejsza większość. Wracamy na naszą parcelkę. Mamy pół baku, czyli teoretycznie trochę można na tym popracować. Nie jest bardzo dużo, ale... Ale nie jest i mało. Sobie to tu postawimy. O! No właśnie, teraz lepiej. Coś jakoś z tymi dźwiękami było. Nie ten teges. Wiaderka nie ma. Słuchajcie, jeszcze pokopiemy sobie chwilkę jeszcze, co? Co o tym sądzicie? Jest 34 minuta nagrania. Myślę, że jeszcze można by było ciutkę sobie tutaj przekopać. Ach,
Kurna, a kto włączy to? Zdalnego pilota nie mam. No jakiś włącznik być taki, nie? Zdalny na pilota, odpalasz tą całą maszynerię. Czekajcie, to się tu za linkę szarpało. Pyk! To się tu szarpało. O cholera, to się zaraz mi ten... Stój, pry, szalony. Idę nalać, bo tu prawie paliwka nie mam. Ten generator by mi się przydał. No fajna rzecz. Ciekawe ile on ciągnie tego paliwa. Jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda zużycie paliwa przez niego. Co jest, kurna? Serio tak spadło po prostu. Lej. Cyk, dobra, jest fajnie. Odwieszam, bo różne cyrki się działy kiedyś z tym, więc wolę teraz odwieszać. Kiedyś ten mi pistolet wpadł gdzieś do środka, do cysterny, nie mogłem go w ogóle wyciągnąć stąd, ale jakoś na szczęście udało się wymacać go. Ale ogólnie było zabawy, gimnastyki chyba z 15 minut. Więc człowiek nie popełnia już takich błędów. Dobra, mamy. Odpalaj i poszli w las. Znaczy w piach. Do dołka? No, poszli gdzieś tam, no, w pole. W pole poszli, o. I lecimy. Ciśniemy, bo trzeba się za... Trzeba zarobić w końcu, kurna, grube pieniądze, a nie tam. Jak mnie tutaj... Na każdym kroku tak nam tu zabierają pieniądze, teraz nasz czas na to, żeby się dorobić. Mamy 20 tysięcy. Niski stan paliwa. No nie strasz, panie, nie strasz, jeszcze jest żółte. No zobaczcie, i znów nie ma, no jasny gwint. Jasny gwincior. Dobra, podłącz to i już, i jest wszystko. No, no nie mów mi, że nie ma. Nie mów mi, że nie ma, jak jest. Lecimy, tak myślę, że do... Myślę, że do tej 40 minutki to sobie możemy spokojnie tutaj pokopać. Jest jeszcze 3 minuty kopania, no to można tutaj naprawdę coś podziałać jeszcze. Każde wiaderko przybliża nas do sukcesu, jak to mówią. Łapiemy sukces w wiaderko. 20. Ha, jeszcze trochę. Jeszcze troszkę. Tam już jest 90 coś tysięcy, to już jest naprawdę nieźle. To już jesteśmy po prostu, można powiedzieć, że w dobrym położeniu. Myślę, że też spróbuję trochę wcześniej spłacić to, jeżeli to działa oczywiście tu, tak jak powinno, czyli jeżeli spłacę więcej, to powinien być, odsetki powinny być mniejsze przy następnej racie. Z racji tego, że całość jest mniejsza, bo to jest procent od całości tej, która została do spłacenia, więc powinno być coraz mniej, ale nie wiem, jak w tej grze jest to zrobione. Ale postaram się tak, z 5000 mi zabiorą, zostanie mi 15 tysięcy, zostawię kolejne 5 na kolejną ratę i spróbuję resztę, te 10 tysięcy już oddać, żeby kolejna rata była mniejsza. To już będzie wtedy coraz mniej do spłacenia, nie? Coraz mniej się będą chapać naszymi pieniędzmi. 40, dobra. No jak myślę, że to wiaderko byśmy zrobili, już tak... Niech będzie wiaderko. W następnym odcinku, już zapowiedź kolejnego odcinka, w następnym odcinku spróbujemy dobić do tych... do tej kasy, którą potrzebujemy, żeby spłacić kredyt. Może coś między odcinkami jeszcze ze dwa wiaderka może zrobię, żeby tak, wiecie, nie było, że tylko kopię i kopię w tych odcinkach. Chociaż no,
taki jest Gold Rush, no. No co ja mam tu pokazać? No przecież to jest gra o kopaniu tak naprawdę, no tu większość czasu się rzeźbi w glebie. O! Szczęsiarz! 483 gramy! Ja pierdziele! Jaka bryła! Ale pięknie, to mi się podobało. Widzieliście to? 400, prawie 500 gram. Prawie kurna 500 gram. To jest, jakby było 500 gram razy 40, to jest 2000. 2000, dobrze mówię? Tak, 2000 by było. Na pewno? Czekajcie, jeżeli gram to jest 40, 10 gramów to jest 400, 100 gramów to jest 4000. Nie, to więcej! To co ja mówię w ogóle? No i wyszło. Wyszło teraz jak u mnie z matematyką jest. Ale 400 gramów to jest 16 tysięcy by było? No tak, 16 tysięcy. Ja cię. Właśnie trafiłem grudkę złota wartą 16 tysięcy dolarów. Czyli jesteśmy jeszcze bliżej, kurde ludzie, jesteśmy jeszcze bliżej spłacenia tego nieszczęsnego kredytu. No cieszę się. W końcu, bo tak było mizernie z tymi grudkami, że to poezja. Jedna grudka, która tam miała niecałe, nie wiem, 160-180 gram. Mówię sobie, no nie, no to tak, w takim tempie to potrwa. Co tu nic nie nabrało więcej? Mówię, w takim tempie to my się tutaj nie odkujemy. A tu 480 gram, ja, pięknie. Pięknie, ludzie, to mi się podoba. Ile tu mamy? 40%. Może tak do 50 dobijemy i nie będę was tutaj katował. Bo jednak odcinek już ma 42 minuty. Niektórzy mówią, że jak za długi jest, to też niedobrze, więc nie chcę tu przesadzać za bardzo. Ale do tych tutaj myślę, że przyszlifujemy sobie ten kancik. Myślę, że do 50 sobie dobijemy. 47. Myślę, że będzie. Dobra. Dobra, słuchajcie ludzie, dzięki wielkie za to, żeście mi tutaj pomogli przy kopaniu. Zawsze raźnie idzie robota jak więcej osób. Zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali kanał, lajkowali, komentowali, udostępniali te filmy, gdzie tylko możecie, rodzinie, świętemu Mikołajowi, no gdzie tylko chcecie, bo dla mnie jest ważne, żeby trafić do ludzi, a dla was jest ważne, mi się wydaje, żeby sobie obejrzeć i mieć jakąś rozrywkę z rozgrywki, jak to tak mówią, nie? Dobra, trzymajcie się, na razie, hej!